It's just you. Well, time's be tough. No Cześć wszystkim z tej strony, Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. No, grubaski próbują nas wywalić z pozycji. To, co się dzieje w tym momencie przed wyborami, czyli spadek Bitcoina poniżej 70 tysięcy dolarów. W ogóle jak to brzmi, jak ja zaczynałem w krypto i kupowałem swojego pierwszego Bitcoina w okolicach 2000 dolców, a teraz mówię, że grubasy nas wytrzepują, bo, bo Bitcoin spada trochę poniżej 70 tysięcy dolarów. No dobra, skończmy już z tymi wspominkami. Tak, wytrzepują nas przed wyborami. Chcę wam dzisiaj pokazać, że taka sytuacja miała zarówno miejsce 4 lata temu, jak i 8 lat temu. No, i zobaczymy, czy jest się faktycznie czego bać. O Bitcoinie dzisiaj, oczywiście, bardzo dużo. Trochę o polimarkecie, bo tam się trochę pozmieniało. No i o tym, jak to z tymi wyborami w tym momencie jest. Także, oczywiście, łapa w górę na start. I przechodzimy do meritu. No, więc Bitek 69,5 tysiąca dolarów, Ether 2,5. A już tak, Ether nagle chwilę fajnie odbił zaraz za Bitcoinem. Już wszyscy myśleli, je yeah, w końcu ten nasz Ether. Tylego kit coś tam rośnie, okazuje się, że nie. No, Radium Cardano Litecoin, delikatne wzrosty, a spadki na Ondo, na popkacie, na Immutable oraz na Optymizmie. Tak to tutaj wygląda. Dobra, nie ma co się skupić na CoinGecko, i Nisko 3. Ja chciałbym trochę szerzej wypowiedzieć się, ale to jeszcze nie jest ten docelowy materiał, o moim wczorajszym wpisie. Wieczorem, tak jak tutaj jest na tym gif pokazane, człowiek wieczorami trochę więcej czasem myśli, kiedy jest cicho dookoła niego i może się skupić. I. No już mówiłem Wam jakiś czas temu, że biorę się za taki rachunek swojego portfela krypto, tak? C te pozycje, gdzie mam jeszcze jakieś moonbagi, gdzie mam jakąś stratę mniejszą, większą na jakichś małych pozycjach. Chcę coś, z tym wreszcie, chcę coś z tym wreszcie zrobić i posprzątać te swoje pozycje po to, że jak już wejdziemy w tą ostatnią fazę cyklu, a mam nadzieję, że jeszcze najlepsze przed nami, tak zresztą napisałem na tym twecie i tak cały czas do was, do was zresztą mówię, to nie chciałbym mieć tak dużo pozycji, jak mam teraz. Oczywiście większość tych pozycji jest dla mnie nic nieznacząca w kontekście jakby całego portfolio, natomiast sama, nie wiem, myśl o tym, że ja te tokeny mam, no i oczywiście to są pieniądze. No nie można gardzić, czy to są 200, czy to jest 500 dolarów, czy to jest nawet 1000. Bo ja wiem, z jaką kwotą zaczynałem inwestowanie w ten rynek i, i wtedy inwestowałem 5000 złotych na start. I teraz, jak myślę o tym, że mogłoby mi się nie chcieć w ogóle sięgać gdzieś do jakichś portfeli, szukać tego wszystkiego i gromadzić takiej kwoty, no to głupio bym sam przed sobą gdzieś też wyglądał. Więc nagram Wam taki osobny film, gdzie powiem Wam, jakich tokenów się pozbywam i co za te środki kupuję. I jeszcze tego nie zrobiłem, jeszcze ich się nie pozbyłem. Tak jak napisałem tutaj, zacząłem to wczoraj ogarniać, zacząłem spisywać sobie dokładnie, ile zainwestowałem, z jaką kwotą wychodzę i w co chcę to włożyć. Więc, no nie wiem, czy wam przekażę takiego Excela 1 do 1. Zapewne nie, bo sam tą kwotę, ja tych kwot, jak wiecie, nie pokazuję z reguły. Taka jest moja od zawsze gdzieś tam dywiza. A więc o tym ten materiał powstanie i pewnie w przyszłym tygodniu wam go. Wrzucę, być może podczas mojej nieobecności, kiedy wyjadę do Bratysławy za te kilka dni. Jeszcze, jeszcze zobaczymy. <laughs> Dobra, idźmy dalej. Bitcoin no, zrobił idealną formację, którą wcześniej wyrysowałem, czyli zawrotka do linii wsparcia, no i odbijamy się do ATH. Idealnie od ATH się odbiliśmy. Tutaj naprawdę całe mnóstwo automatów. Uwierzcie mi, mnóstwo automatów, mnóstwo botów. Miało poustawiane zlecenia sprzedaży zaraz przed ATH. W dodatku, jak się okazało, wielu twórców YouTube'owych i Twitter'owych napisało na swoich profilach, że no też sprzedaje Bitcoina przy ATH. Oczywiście wielu powiedziało, że nie w całości, był Maciej Tomczyk, kto tam był jeszcze Dzik, mówili, że wychodzą z Bitcoina. Maciek chyba szczęście Dziku z całości, jeżeli chodzi o spota, no i tego Bitka się pozbywają. Więc wiele osób, jak widać, czekało. Aż się nie spodziewałem, że tak dużo osób czekało na to. Aż bitcoin dotknie tego szczytu, żeby pozbyć się go. Bo ja myślałem, że po to czekamy te dwa lata, żeby wybić prawdziwe, nowe ATH, a nie poprawić o 3000 ATH w porównaniu do poprzedniego. A jak sobie dołożymy do tego inflację, to w ogóle tego ATH nie przebiliśmy, więc. Ale okej, okay. każdy ma swoją strategię i ja każdemu gratuluję, który zrealizował zysk. Ja chcę, żeby jak najwięcej osób zrealizowało zyski w tej hoście i zarobiło na krypto. Bo mówiłem to ostatnio na konferencji od Bitomatów w Altusie, że średnia osoba w krypto, która obecnie jest, jest w dupie. Ma minus na koncie, jeżeli szczególnie nie miała w ogóle Bitcoina, no to jest na minusie. Ja kupowałem Bitcoina, mówiłem o tym, że kupuję Bitcoina, bo, bo to jest podstawa gdzieś od zawsze w moim portfolio. To, że chcę go się po hoście pozbyć tymczasowo, żeby go skupić kiedyś więcej w przyszłości na korekcie, to jest inna sprawa, ale Bitcoin to też jest fundament mojego portfolio. Eee, dobra, także odbiliśmy się, no i teraz 69,5 tysiąca dolarów, korekta 5% a specjalnie zaznaczyłem to, ile ten spadek wynosi, bo chcę potem odnieść się do wykresu MicroStrategy i Michaela Saylora i zobaczymy, czy ta dźwignia 1 do 3 cały czas tutaj obowiązuje, więc pamiętajcie, jaki tu był spadek. Ja sobie to usunę. A na razie przejdźmy dalej. Zobaczmy, co z tym październikiem. Bo jak ja to nagrywam, mamy 2 listopada. Wczoraj nie nagrywałem, bo wiadomo, święto. Człowiek miał no, ważniejsze rzeczy na głowie niż, niż filmy na YouTubie. I oktober. Miał być aptober. no i jest aptober 11% do góry, jeżeli chodzi o miesięczne zwroty na Bitcoinie. Więc myślę, że jest to całkiem przyjazny. Wynik. Oczywiście nie jest to tak jak w zeszłym roku: 30%, prawie, czy w 2021 roku: prawie 40%, nawet w 2020 roku: prawie 30%. Nie jest, to nie jest to najmocniejszy Aptabel w historii Bitcoina, ale nie jest też najsłabszy. Tutaj mieliśmy 10%, tu mieliśmy 5%, więc trzeci pod tym względem miesiąc, październik w historii istnienia Bitcoina. Tak to wygląda, więc jesteśmy na plusie. W stosunku od września, natomiast niestety, ale listopad zaczynamy na delikatnym minusie. Dobra, no i IT -tag wrzucił nam tą informację, że na tym lokalnym szczycie wczoraj górnicy przelali 2700 Bitcoinów na giełdy. No i nagle po przelaniu tych środków na giełdy Bitcoin robi bum w dół. O górnikach jeszcze dzisiaj trochę poopowiadam, bo chcę się skupić na takiej mojej małej dyskusji z profilem Dystopia, o którym ostatnio wam wspominałem. Bo tam ciekawe, myślę, że wnioski wyciągnęliśmy z tej rozmowy, więc trzymajcie film włączony, bo zaraz o tym będę mówił. No i tak, przy tym spadku, który nastąpił, przy tej tutaj piecy, ludzie, short term życi, czyli ci, którzy trzymają Bitcoina mniej niż pół roku, sprzedali go na stracie w wysokości 2 miliardów dolarów. Rozumiecie to? Słabe rączki posprzedawały Bitcoina, którego kupili co, po 71 2000 Myśleli, że idziemy na przebicie ATH i lecimy na 100 tysięcy? Ja też tak myślałem. Większość z Was pewnie tak myślała, nie? No ale oni kupili go i zaraz sprzedali na stracie. 2 miliardy dolarów w plecy ci ludzie zanotowali. No cóż, w Bitcoinie, w kryptowalutach trzeba mieć jednak twardy tyłek i plan długoterminowy, bo, bo niestety, ale na takich short term ruchach może poukrywać, może poukrywać, poukrywać łapy. Dalej, kto jeszcze sprzedał? wisdom Tree. oni mają etf i sprzedali Bitcoina oraz Ethera o wartości 600 milionów dolarów. Dokładnie to sprzedali 8258 Bitcoinów. Wrzucili je oczywiście, gdzie? Na Coinbase, klasyka. I 48 Etherów, tak 48 o wartości 125 tysięcy i łącznie to dało 599 milionów. Posiadałem jeszcze 5600 Bitcoinów i 16 tysięcy Ethereum, także jeszcze te 420 milionów łącznie posiadają kapitału. Nie jest to jakiś największy gracz na rynku oczywiście, tak jak porównujemy ich do BlackRocka, Fidelity, nie jest to największy gracz, no ale przyłożył się do tego, żebyśmy te spadki te kilkadziesiąt godzin temu zobaczyli. Yy, ha, może ktoś się zapytać po co? Nie wiadomo, nie wiadomo po co, nie jest to nigdzie wytłumaczone, nie pisali, być może Realizowali zyski, być może ktoś im zlecił, po prostu to sprzedaż cholera wie. Co do ETF-ów, no to mieliśmy tutaj te rekordowe wartości i na tym e, chcę się zaraz skupić. 870 milionów dolarów władowanych w bitcoina, 893 miliony dolarów władowanych w bitcoina, 31 października tutaj tylko 32 miliony, bo kilka ETF-ów nam sprzedawało, a BlackRock tylko skupował i 1 listopada 54 miliony na minus, bo te ETF-y dalej sprzedawały, a u BlackRocka nic tutaj się nowego nie pojawiło. Tylko taka ciekawostka: ETF-y przekroczyły milion bitcoinów posiadanych na swoich kontach. Całe mnóstwo bitków posiadają, 1,21. Gdyby odliczyć od tego bitcoiny Satoshi'ego i te pogubione, no to mają, nie wiem, 1,16, jedną, 1,17 jedną, wszystkich bitcoinów. Ciekawie. No i to jest ten wpis. Ja go wam nie będę w całości czytał. Możecie oczywiście sobie go tutaj sami ogarnąć potem. No i chodzi w skrócie o to, że jesteśmy okłamywani. Jesteśmy w czarnej dupie, krótko mówiąc, jak tutaj Dystopia napisał. Przeprowadził śledztwo, no i wyszło mu z tego, że BlackRock nie kupuje tych bitcoinów tak naprawdę, że te inne etf -y tak naprawdę ich nie kupują. No bo zobaczylibyśmy, jak ta cena faktycznie rośnie. Tylko my już o tym mówiliśmy, jak... Tak naprawdę te ETF-y wchodziły. Kiedy miały pierwsze dni i cena jakoś nie zrobiła tu demono 100% tak, w ciągu tygodnia, mówiliśmy o tym, że hosse, to jest wykres bitcoina, że hosse zaczynały nam grube ryby. Duży wolumen, który tutaj kupował i akumulował bitcoina to on nam wypompował cenę. To nie była ulica, to nie byłem ja, czy ty kolego, koleżanko. To były duże instytucje, które akumulowały tego Bitcoina. I teraz taki BlackRock, takie Fidelity może opychać non stop swoim klientom tego Bitcoina, bo oni nie mają w umowach napisane, że muszą teraz wejść na giełdę Binance koi i kupić tego Bitcoina po markecie. Nie. Oni po pierwsze mają swoje Bitcoiny zakumulowane po taniości, Teraz, że tak powiem, sprzedają akcje swoich ETF-ów poparte tymi bitcoinami, które posiadają. To jest raz. Po drugie, nawet jeżeli tych tanich bitcoinów im braknie i na to czekamy, to mają dostęp do zakupów OTC i Coinbase jest głównym dostarczycielem OTC Bitcoinów dla tych wszystkich ETF-ów i innych spółek. Więc dlatego nam ten bitcoin też nie rośnie. Jeżeli te bagi im się wyczerpią, to faktycznie będą musieli skupować. Kiedy to się zdanie? Pewności nie mam. Natomiast tutaj jest wrzucany bardzo fajny artykuł na Coindesk. Przeważnie wiecie, raczej to jest populistyczna wiedza, takie pieldu-pieldu, ale tutaj fajne rzeczy z kryptokwanta wyciągnęli. Głównie mówimy o tym wykresie. O tym wykresie, który pokazuje total OTC desk balance, czyli ile ci gracze, którzy handlują OTC, mają Bitcoinów na swoich kontach. Im więcej tych Bitcoinów mają. Tym dla nas gorzej, im mniej tych bitcoinów mają, lub nawet im brakuje, tym wtedy zobaczcie, cena pompuje, bo trzeba skupować z rynku albo szukać jakiś mniejszych dostarczycieli OTC, którzy zapewnią Wam te bitcoiny. Tutaj na tym takim dołku mieli 92 tysiące bitcoinów, na tym dołku mieli 77 tysięcy bitcoinów, i zobaczcie, jak ta ilość bitcoinów spada, automatycznie zaczyna nam rosnąć cena. Teraz też ich mają tutaj mało. Więc, jeżeli te zakupy teraz będą kontynuowane, to wydaje się, według tego, co te dane tu przedstawiają, nie jest to stuprocentowo pewne, że tak jest, że ta cena nam powinna zacząć rosnąć. Jeżeli oni nadal będą skupowali takiej ilości tego bitcoina, to gdzie to jest? To ten garnuszek tutaj po prostu zaraz wyschnie. To jest dla nas ważna informacja i trzymajmy kciuki, żeby tak się stało. Wrzucę wam ten artykuł w opis, bo myślę, że warto sobie całość przeczytać tego no i wyciągnąć z tego po prostu jakieś własne wnioski. Także Kamil twardo hodl, no i po prostu lecimy dalej. MicroStrategy. Pokazywałem wam parę minut temu, że Bitek spadł o 5%, a MicroStrategy no niecałe 15%. Więc cały czas ta dźwignia 1 do 3. Działa tutaj, więc jak Bitcoin rośnie o 1%, to MicroStrategy rośnie o 3% i w drugą stronę też to niestety działa. Ale nasz Michał Żeglarz nie zatrzymuje się, zbiera chłop znowu kilkadziesiąt miliardów na to, żeby połowę z tych środków włożyć w Bitcoina i znowu chce skupić Bitcoina za kilkadziesiąt miliardów dolarów, naprawdę. Albo on będzie geniuszem i największym inwestorem w historii pod względem wartości, którą zakumulował, Albo Jesse Livermore, Livermore 2.0. Gdzieś tutaj książka jest od Jesse'ego na mojej półce. Ktoś za kilkadziesiąt lat napisze, no był taki sailor, kupował bitcoina, coś się zdarzyło z bitcoinem niefajnego i chłop na swojej inwestycji stracił dziesiątki miliardów dolarów. No i niestety skończył jak skończył. Oby tak nie było, bo to znaczy, że my też będziemy w czarnej D. Także trzymam kciuki za sailora, żeby mu po prostu wyszło. I wspominałem Wam o tej firmie MetaPlanet i okazuje się, że są w tym momencie najlepiej radzącą sobie spółką rok do roku w Japonii, zobaczcie, 1000% wzrostu, 51 miliardów kapitalizacji, a przez to, to wystarczyło kopiować Sailora, wystarczyło zacząć kumulować Bitcoina i widzicie ich firma teraz wygląda świetnie, no tak z przymrużeniem oka, no ale liczby pokazują, że ta taktyka w tym momencie działa. No i teraz ten kochany nasz wykres dominacji Bitcoina. Przebiliśmy te 60%. Wspominałem, że jesteśmy blisko i udało się je przebić. Udało się to może złe słowo dla tych wszystkich, którzy trzymają altcoiny, ale o tym film będzie osobny. Więc dominacja tutaj rośnie nam cały czas. Bitcoin, nawet przy tym spadku, ludzie uciekli kapitałem do, do Bitcoina, właśnie z altcoinów, jeszcze mocniej. Także ta dominacja na razie nam nie chce spadać. Ale zerknijmy sobie na tygodniówki, jak to wygląda. Jak to wygląda na tygodniówkach? No tutaj mieliśmy. Tutaj mieliśmy sierpień, sierpień 2,20 i ATH mieliśmy. Gdzie mieliśmy ATH? O, no, kwiecie maj, tutaj. Więc przed tymi największymi wzrostami altcoinów, ta dominacja jeszcze wywaliła szczyt nowy 73%. Teraz jesteśmy tylko albo aż na 60%. I dopiero po tym Wzroście, ten kapitał, który już zarobił na Bitcoinie, zaczął gwałtownie przechodzić do altcoinów i ta dominacja spadła o 33%, no mniej więcej. Czekamy na to, aż ten drop faktycznie się tutaj powtórzy. Myślę, że niżej nie spadniemy niż te 40%. Myślę, że Bitcoin będzie King, nawet do 50%. Jakbyśmy tylko spadli, to myślę, że to i tak będzie dużo. 45, maybe. Natomiast nie sądzę, żebyśmy tutaj pobili ten wcześniejszy wynik, bo jednak Bitcoin. Wydaje mi się, że z każdą hostą teraz będzie miał nawet większe znaczenie w linku niż to było poprzednio. Kryptobombelki, tak sobie włączyłem, miesięcznie to coiny, Jak widzimy tutaj na plusie, weekly też coiny, chociaż jakiś Maker, jakiś Run. HEX, żeby nie było, że nie wspominam o Heksie. W ogóle teraz była jakaś rozprawa w Stanach Zjednoczonych. Richard Hart versus SEG, właśnie odnośnie handlu niezarejestrowanymi papierami wartościowymi, czyli to, do czego Sek przyczepił się w przypadku Itilium, to tam był Kraken, ta giełda była i kilka innych firm. Wczoraj ta rozprawa, z tego co wiem, miała miejsce. Spora społeczność heksykanów się tam zleciała, niestety samego Richarda nie było, nie? Trochę smutno, bo jakbym miał walczyć w sprawie jakiegoś gościa, to wolałbym, żeby on na tej rozprawie był, no ale nie było gościa, był sztab, jego prawników, i, no i tyle, nie? Także zobaczymy, jak sprawa się rozwinie. Ja, jak wiecie, projektu samego w sobie nie lubię, tego człowieka też nie lubię. Bo dlaczego nie lubię projektu, bo nie jest totalnie niczym odkrywczym. Mieliśmy już wiele takich projektów. To, to jest podstawowa rzecz. Natomiast co do jego wygranej z sekiem, tak najbardziej jestem za. Dlaczego? No bo to da power, to da siłę innym projektom, innym giełdom w walce z sekiem. Sek na razie przegrał wiele tych spraw i niech ta passa będzie kontynuowana. Nie chcemy, żeby nagle doszło do jakiegoś precedensu, żeby Sek wygrał. Bo będzie miał później piękną podstawkę, żeby gonić kolejne firmy, żeby gonić kolejne projekty, które być może aż tylu środków na tą walkę posiadać nie będą miały. Dobra, idziemy dalej do tych wyborów, bo na razie mamy wstępne informacje z kilku stanów, ponieważ trwają cały czas te wybory korespondencyjne, to się chyba tak nazywa w Stanach Zjednoczonych. No i w tych wyborach na razie prowadzi Trump. Na razie no, Trump ma zdecydowaną przewagę, więc. To jest ciekawa informacja. Aczkolwiek na polimarkecie jego szanse dość mocno spadły. Widzicie, doszliśmy aż do 60, prawie 7% pewności gracz na polimarkecie, że Trump wygra. A teraz mamy spadek do 57%. Więc tutaj trochę to pospadało. Ale wiecie, kto tam. Jennifer Lopez i cała masa innych tych gwiazdeczek, wszystkie połączone o dziwo z Pidili, z tą całą sytuację, powiedziały ostatnio, że głosują na Kamalkę, nie? Więc taka ciekawostka, plus widzieliście może filmy, które latają po Twitterze, pokazujące jak na tych maszynach nie da się zagłosować na Trumpa, albo bardzo trzeba się postarać, żeby głosować na Trumpa. Trzeba klikać po kilkanaście razy, bo czasem wskakuje głos automatycznie na Kamale. No, tak sobie próbują pomóc, żeby wygrać te wybory. Dobra, idziemy dalej, bo co do wyborów, no to oczywiście wiemy, kiedy one są. I my 5 listopada. Z Cezarem Zialkowskim oczywiście robimy live'a, piękna miniaturka, bardzo mi się w ogóle podoba, więc możecie wbić na ten materiał, zostawić już lajka like i subskrypcję na kanale, żeby pamiętać o tym live'ie. Robimy we wtorek o 18 godzinie live wyborczy, no tak śmieję się, że live wyborczy, natomiast będziemy sobie komentować co tam się w tych Stanach Zjednoczonych oczywiście dzieje i jak Bitcoin na to wszystko reaguje. Także wbijajcie, Cezary Zialkowski już zapowiedział swoją obecność na krypto 11 stycznia. Ktoś już się pyta o bilety, biletów jeszcze nie można kupować. Stronę internetową przerabiam tam delikatnie, żebym, żebyście tam wszyscy mieli te informacje. Rezygnuję z Facebooka, rezygnuję z tej formy przekazywania Wam informacji, bo dużo osób po prostu Facebooka nie ma, więc wolę Was przekierować na stronę internetową i tam wszystkie informacje na bieżąco będę aktualizował. Dobra, co tam dalej posiadam? Aha, to jest ten wykres odnośnie o, wyborów poprzednich i sytuacji na Bitcoinie. Zobaczcie, 5-6 dni przed wyborami w 2020 roku i 2016 roku był shakeout na Bitcoinie. Tutaj mieliśmy spadek o 10%, dosłownie na kilka dni przed wyborami i druga sytuacja 2020 też mieliśmy spadek o 7%, zanim Bitcoin zaczął dalej rosnąć. Więc na razie sytuacja wygląda podobnie. Oczywiście, żeby Trzy razy ten wykres wyglądał tak samo. No, to chwilę po wyborach musimy mieć wzrosty, więc na to czekajmy. Ech, ciekawostka taka, no bo Vanek inwestuje w firmę gamingową, kładą tam duże środki właśnie w gaming. Ciekawi mnie bardzo, czy ten gaming faktycznie będzie miał jeszcze szansę w tej hostie. Pewnie, Pewnie, jak wszystko odbije, to gaming też swoje parę tygodni dostanie. Dajcie znać, czy wy jakieś projekty gamingowe posiadacie. Ja posiadam cały czas jeden projekt, Duel. Zastanawiam się nad zakupem jeszcze jednego projektu. Nie będę wam mówił o nazwie na razie, bo, bo jak usłyszycie nazwę, to będziecie psioczyć, A ja chcę ten projekt kupić po prostu spekulacyjnie. Nie obchodzi mnie za bardzo, to, co tam robi dokładnie i tak dalej, ale sądzę, że spekulacyjnie ten projekt ma szansę w pewnym momencie jeszcze dać tam kilka razy zarobić, albo przynajmniej mi. No więc pytanie do Was, czy gaming jest jeszcze w Waszym portfelu? I tutaj ciekawa rzecz to jest w ogóle materiał na drugi film, też myślę, bardzo ważny, bardzo ważny i dla mnie, żeby sobie poukładać te wszystkie informacje, ja myślę, dla Was, żeby dać Wam jakąś podkładkę albo jakieś dodatkowe przemyślenia do Waszej strategii wyjścia czyli na co Wy będziecie patrzyli, wychodząc ze skrypto w całości. Robin Hood. Podwoił swój wolumen tradingowy, jeżeli chodzi o tą formę, o tą część kryptowaltową, którą posiadają swoje aplikacje. Akcje spadły o 12% przez zarobki. No, taka tylko informacja, ciekawostka. Chciałem mieć ten screen, żeby podeprzeć swoje przemyślenia. I SP 500, no niestety na przedostatniej sesji 2%, próbowali to wyciągnąć, ale zjechali znowu w dół, więc niefajnie to wygląda. I Nasdaq, podobnie, czyli był mocny zjazd, próbowali to wyciągnąć wczoraj. I im się nie udało. Dobra, tyle z mojej strony. Nie będę wam więcej czasu w sobotę zajmował. Jak materiał się podobał, to oczywiście łapa w górę i słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć.